Halo, halo, witam Was w kolejnym odcinku z Rimworlda. To już chyba będzie piąty odcineczek z Rimworlda. Więc tak, czaty. Co się działo ostatnio? Ostatnio się działo. W ogóle handlarze do mnie przyszli i nas zaatakowała kozica. Myślałem, że ta kozica porobi tych handlarzy, ale niestety nie udało się. Kozica tylko porobiła tego rozbitka. Bo jakiś przybysz tutaj się rozbił. Chcieliśmy go uratować, ale niestety jak wracał, to spotkał tą kozicę i niestety go porobiła. No ale takie życie nie ma lekko. Jak tam. Aha, dobra, on wybuduje ten stół i co dalej? Co dalej? Zje sobie. Wygładzi to, okej. Okay. No dobra, niech się zajmie tym wygładzaniem. Ile mamy jedzenia? 17 jedzenia mamy. Nie, no to całkiem spoko jest. Myślę, że jeszcze nie musimy polować. Ziomek, zajmie się generatorem może. Bo w bateriach też mamy już mało energii. A wiecie, jak przyjdzie jakiś atak, to kurde, to już tego prądu wątpię, żeby ten prąd starczył po prostu na te dwa działka, nie? To trzeba pamiętać o tych generatorach. Ale te działka mają mega duży dystans. Ja nie wiedziałem, że one mają tak duży dystans ataku. Ale dobra. Dobra, jak tam ci idzie robota? Tu jeszcze do wygładzania, tu dwa. No i elegancko. Teraz to on ma profesjonalny, kurde. Pokój. Normalnie sam bym taki chciał. Dobra, weź to wykop. Dobrze. Niech wykopie to do końca i zrobimy tutaj tą lodówkę, którą już mieliśmy dawno zrobić, bo to jedzenie się nam może zepsuć. Ło. To jedzenie to nam się może zepsuć w sumie już. Teraz patrzę. Zepsuje się za mniej niż dzień. Niby jest schłodzone, ale powinniśmy je zamrozić. Kurtyna, no niedobrze. Ajajaj, on poszedł już spać. No dobra, najwyżej się zepsuje, to ogarniamy sobie następne, nie? I z tym jedzeniem. Nie jest tego też tak dużo, żeby się martwić, nie wiadomo jak. Okej, też mamy sporo leków, bo już kupiłem. O, tu 15, tu 20, kupiłem dużo leków, bo wiecie, leków nigdy nie jest za dużo. A leki też ciężko stworzyć. Więc na przyszłość na pewno nam się przydadzą na jakieś takie większe choroby. Więc leki zawsze spoko. Okej, tu też trzeba będzie przetransportować wszystko. Aha, patrzcie, to się zepsuje za 3 dni. A to za dzień. Aha, bo jest 2 stopnie. W ogóle na dworze jest mega zimno już. Jest. Marek, dzień. Tu przecież możesz kiedy chcesz iść spać, ziomek. Temperatura. Trening musimy ogarnąć, bo zima idzie. Mamy metal? Mamy metal. Nie narzekaj tak, no. Jak odpychają se baraki? Ty tu masz elegancko, kurde. Dobrze by było mu zrobić taki, wiecie, oddzielny pokój, sypialnię. Gdzie wykopiemy potem tutaj, tu zrobimy parę pokoi. Myślę, że będzie spoko, no. Tu parę sobie dzisiaj nagra. No. Niezły za. No. A co? To ostatni już. O, Piotr przyszedł. No i tak, kurde, niech sobie kopie elegancko, kop, 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 kop.
Osiem jedzenia nam zostało. Mam nadzieję, że się nie zepsuje. Dobrze by było, nie? Czatuchy. No chyba zdążymy. On już kończy. O nie, i zgniło. Dupa. Dupa, bierz go. No, niestety nie zdążyłem. A dobra, zaraz sobie... Chyba zaraz sobie będziemy polować. Nie wiadomo, czy jest zwierzyna jakaś. Teraz zimne dni nadchodzą. Nie, no jest, dobra. Jednego żółwia upolujemy. Boże. Serio. Podejdź sobie bliżej, bo widzę, że... To i tak nic nie zmienia. O, jest, udało się. Pipi. Dobra, elegancko. Żółwiu porobiony. Awaria baterii. Niedobrze. Niedobrze. Jesteś głodny, jesteś głodny. Nie żryj surowego. Teraz sobie zjem. Idź spać. Jest. Zatruł się prostym daniem. No nie. A dobra, to zatrucie nie jest poważne, więc spoksik. Bardzo wygodnie. No i super. Kapsuła ratunkowa. Daleko, daleko, ale zobaczymy charakter. Budowanie, górnictwo, badania. O, no i super. Bierzemy ją chyba do niewoli, wiecie? Jakie ma relacje? Może ma jakieś... Nie, ma wspólnych relacji. Kurde. Kurde. Gdzie my zrobimy jej pokój, wiecie? Pokój dla więźnia. Bo jak tutaj zrobimy, to on znowu nie będzie mógł tutaj spać. Cholera. Dobra, bierzemy do niewoli ją. Kurde. Nie ma lekko. Ale dobra, będzie spał na podłodze przez jakiś okres. No niestety, trzeba się poświęcić dla nowej kolonistki. Niewielkie ryzyko załamania. A co ci jest? No nie wyspałeś się chyba zbytnio. Otoczenie. No na dworze to ciężko, żeby było ładnie. Okej. No mam nadzieję, że się uda. Bobry! A, spierdzielać. Jedzcie śmiało. Nie mam czasu, żeby nawet zająć się tymi bobrami. Mam nadzieję, że zbyt dużo nie wyżrą. No ciekawe, czy one tutaj pójdą na mapę całą, czy tylko tam. Bo ogólnie bobry wyżerają drewno, nie? Drzewa całe. Takie są skurczybyki bobry. Rozcięcie. O! Nie jedz surowego, ty kurde. Głupi jesteś, no. Ryj. Leczeniem. Nie dawaj z... dobra. Dobra, trzeba jakieś polowanie ogarnąć. Aha, tu jest do polowania. Ale on poszedł spać. Dobra. Spałem na ziemi. Jadłem na ziemi. No to kazał ci ktoś na ziemi jeść? Ajajaj. Dobra, więzień, pyk. Rozmowa i rekrutacja. Kurde, fajnie by było ją szybko przejąć. Bo on nie ma teraz zbytnio gdzie spać. No budź się już, no. Będziesz spać.
Sytości ma mało. Ty zamiast leżeć, to idź poluj, kurtyna. Domek, no. Już nie mamy co jeść, a ty sobie leżysz. Weź ty się zastanów trochę. Oj. Nice. O. Dobra, tego też można. Aha. Jest zaznaczony. No to go, polowanko. Pyk, poćwiartuj. I nie żryj surowego czasami, bo cię zabije. Nie, on już chyba chciał zeżrać. Ty głupi psie, 16 mięsa zeżarnął. O, zaraz. Człowiek, bydlak. Ja pierdykam, drewna też nie mamy. Ajajajajaj. Weź szybko to. Ogarnij generator. Weź to też ogarnij. I to też. Okej. Okay. No jak ta kobitka? Wow, ona jest mega głodna. Kurde, umrze tutaj z głodu. Jest. Jak ta rekrutacja idzie? Trudność rekrutacji 36%. Nieźle. On śpi teraz. Jeden posiłek mamy. O! Stała już. Elegancko. Dobra, idź poluj może. Okej, okay, poszedł polować zarąbiście. Kurde, no chciałbym ją przejąć. Neutralny ma. Ty ślepy, ty. Chłaj. Pyk. No, probiony, nice. O to chodzi. Mamy tu jeszcze w pobliżu. O! Trzeba, pyk, pyk. Pięć drewna. Z tym drewnem. Jak te bobry w ogóle? Chyba się zawinęły już, nie? A, poszły już, dobra. Stara siema. Odpoczywaj sobie. Kurde, on też strasznie powoli tutaj odpoczywa, bo nie jest na łóżku. Ta też głodna jak pieron. Dobra, wstawaj już, starczy tego spania. Robota, nie jedz surowego. Znowu by zeżarnął. Szybko rób to, zanim pies zeżre. Dobra. Dobra. Gitara. Nakarm psa. Dobra, i poszedł polować. Elegancio. A to też. Tego też. Jakie ona ma potrzeby? Ona jest mega głodna. Aha, już sobie zjadła. Gitara. Kurde, już mogłaby do nas dojść, nie? Fajnie by było nowego kolonistę przyjąć. Czy ty możesz się zająć tą naprawą? W ogóle strasznie mało prądu nam się odkłada, nie wiem. A potem grzejnik, on tyle prądu zabiera. Ojej.
O, niestety. Dobra, teraz nice. Polowanko, udane. Drewno by się przydało. Chodź już do nas, no. 36. Nie, można jakoś, kurde, sprawdzić, kiedy ona się przyjmie, ile już jest procent przejmowania, czy coś takiego? Orientujecie się może? Kurde, nie jest surowego, ty baranie, no. Znowu surowe będzie żar. Ja cię kręcę, gościu. Co ty taki ważny? Zaraz sobie zje. Nice. Okej, okay, mało pożywienia, no spoko. Mamy radę. No nie, on znowu spać poszedł. Ajajaj. Przejmij się, kobito, przejmij się. Potrzebujemy cię. Dobra, poszło spać. O, patrzcie, pieseł tutaj przenosi elegancko. Jaki pracowity pieseł. Aha, już się chyba naprzenosił. A nie, przenosi, dobra, super. Dobrze, pieseł. Tutaj jeszcze przenoś te głazy. Gitara. Te skurczybyki, czego tu chcą? Dobra, może już nie będziemy polować. Tylko zajmie się, kurde. Ogląda gwiazdy. Nie oglądają gwiazd na pewno, ziomek. Roboty tyle. Pyk. Oj. O. Garnie jedzonko. I dobrze by było te drewno jakieś kombinować. Tutaj mamy parę drzew. Ogląda wschód słońca. Naprawdę ciekawe. Już naoglądałeś się? Kurde. Burczy w brzuchu. Serio. Próbuję rekrutować, dobrze. Jak tam... O, jest! Udało się! Oh yeah! Rozbłysk słoneczny. Dobra, i z tym. Jest! Paty! Udało się! Pipiripipi! No i super! Dobra, tu w ogóle trzeba im ustawić na jedynkę wszystko. I sztalkierowi, jakie zdrowie. Pyk, samoleczenie już nie trzeba. Okej. Okay. No i super. W końcu. Tankuje, elegancko. Tym to możesz się zajmować w ogóle, kobito. Pyk, pyk, pyk. Górnictwem możesz się zająć. Albo nie. To nie idzie, widzę. No, zajmę się innymi rzeczami. Transportem, sprzątaniem. Jest dużo, dużo do zrobienia, naprawdę. Może weź... O, posprzątaj. Darka. W końcu mamy kolonistę szaty. W końcu. Jest. Teraz już będzie o wiele łatwiej. Gitarka. Nice. Tylko czy jedzenie mamy? Mamy cztery jedzenia. Ok, spoko. Ten gdzie idzie? Idzie spać. No dobra. Prześpi się.
W takim razie. Kurde, ten pies nam wyżera. Bo zapiesał. Okej, ona pójdzie też spać. Ona też w dzień śpi? A nie, to już noc idzie. Dobra. Tarka. Można przypolować troszkę. Na te kozice dwie. O i gites. No, teraz jest gitarka, gitarka. Ktoś głodny, no to zjedz sobie. Nice. Dobry. O. Dobra. No właśnie, ona to potrafi strzelać? Chyba potrafiła, nie? A. No i gitarka. Dobra, czaty. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim za obecność. Zachęcam do lajkowania, zostawiania komentarzy i subskrypcji kanału. Trzymajcie się. Na razie. Hejka. Cześć. Yo.